Siemano, witam serdecznie wszystkich bardzo na odcinku. Właśnie w tym momencie płynę tutaj do Milki, bo widziałem, że weszła na serwer, więc idę szybko się porozmawiać, bo nie miałem jeszcze okazji. Puf, wchodzę do środka. Dzień dobry. Tu nie jest nic zalane w środku. Czemu tu nie ma wody? Gibson, witam, witam. Ej, no weź tą wodę stąd. Kurde, jak ty tu możesz żyć pod tą wodą? Zakrztusiłam się wodą. No sorry, przepraszam. Witam cię serdecznie, już naprawiam dywan. Czekaj, nie wiem, czy on tak by to było. Brakło jednego, a tu jest. Dobra, jak ci się mieszka pod wodą? Fatalnie. Fatalnie? Wolałabyś, jakby nie było tej wody? Ale popatrz na to. Co masz? Czekaj, bo nic nie widzę, tu jest tak ciemno. Mam łódź podwodną. O kurde, tego nie widziałem. O kurde, ale łódź. Zapraszam. Dobra. Śmiało, tędy tutaj jest wejście. Ale wejście fajne. Co nie? Mega fajna. Tutaj tu wyjście, też jest wyjście ewakuacyjne. Tak, tu jest wejście, tędy też. A tu też? Oui. A patrz, ale mogę ci to zepsuć, woda ci się nalewa do środka. Nie, no ej. No dobra. Tapyt. Zobaczcie? Tak, fajna, naprawdę. A jak to, czekaj, gdzie jest przód? No tutaj. Tam jest przód, to ja muszę zobaczyć, jak to od przodu. Kurde, jak stąd wyjść teraz. A no to musisz patrz, bo jesteś. No właśnie, właśnie. Jak to wygląda od przodu? Jak się to prezentuje? Ahoj! No, ahoj! No nie, no jest git. O, tak coś czułem właśnie, tak, coś tak się to właśnie musiało. Patrz, zalewa ci do środka, leje się. Łeny! Zalało wszystko. Au! Powódź, czekaj, ja mam tych gdzieś ten. No łyżę, nie mam tych. Tak szybko. Nie masz szyb. I tak szybko. O nie, no to tą zapożyć, patrz, robisz tak. Patrz. O! Tu nie była potrzebna. No mogłaś to silktaczem chociaż rozwalić. Ja nie mam silktacza. To mogłem ja to rozwalić. No nie, no, ale ważne, dobra, no to teraz to, że tak to wygląda, no to czekaj, no to teraz trzeba. Niepotrzebne są ci te dwie i też tu patrz, masz ozdobne. No, super, bardzo mi podoba ekscesję. Drabiny trzymające ścianę. Dobra, słuchaj, no też ci chciałem coś pokazać właśnie, ponieważ ja też coś takiego wybudowałem fajnego, wiesz? No to takie. Ale zanim jednak ci to pokażę, to widzowie, muszę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Co ty robisz? O, dziękuję. Okej. Okay. No widzowie, ten, no. Bardzo ważna rzecz. Kto nie zostawił łapki w górę, w tym momencie powinien to zrobić, ponieważ... Czekaj. Co? Słuchaj. Jest taka sprawa, że jak widzowie zostawią jedną łapkę w górę, to wtedy jedna kropla jest mniej w morzu palionowa. Otóż to! Każda łapka w górę to jedna kropla mniej. A ja w tym momencie piję krople bez kidu. Smacznej kropli bez kidu. Ona jest 10 na 10, ale pije krople bez kidu. 0 na 10. O, jeny, dobra. Chodź, a jak stąd wyjść? A tutaj się ten. Dobra, chodź, pokażę ci. W sumie. Pokażę ci to, tylko czekaj, bo musimy. Czekaj, cofnijmy się jeszcze. Ty masz hełm z oddychaniem pod wodą? Respiration, coś tam. No tak, to jest dokładnie tak, to. Dobra, no to dasz radę. Chodź, bo tutaj ja wybudowałem blisko. Tu, w stronę mojego domku. Tu wybudowałem nad moim domkiem idealnie. Tratwę tu wybudowałem. No właśnie, wiesz co, ja też tej tratwy nie widzę, to jest ten problem właśnie, kurczę. Ej, no była tu tratwa, ktoś mi ukradł, dobra, ukradłeś mi tratwę. Oddawaj mi tratwę, będę strzelał. Ej, nie mam strzał, jak zwykle. Nie, ale serio, kurde, no miałem tratwę. No gdzie ona jest? No nie, no to jest jakiś żart, jakiś nieśmieszny. Widziałeś jakąś tratwę pływającą, ktoś mi ukradł. Ej, dobra, czekaj, chodź do mnie do domku. Czekaj, bo nie będzie swój domek. Tu na dole. No już patrzę, gdzie ty płyniesz. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. No tu, dobra, no to dawaj. Patrz, bo ja ogólnie zastanawiałem się, co to jest za basen, nie? I kto mi to wybudował. No i... Dobra, sama tego chciałaś. No nie. Dobra, raz. Dwa. Ała, tak nie można, to jest po prostu... Dobra. Nie. Ała! Ale odrzut! Dobra, chodź tu! Poważna sytuacja. Tak, no. Poważna sytuacja, proszę, zachowajmy powagę. Tak, ała! Pomogłem ci wyjść. Dzięki, ale już nie biła mało serduszek. Patrz, tu jest basen i my zastanawialiśmy się, kto to mógł tutaj wybudować. Teraz patrz, widzisz tutaj tą gąbkę? Patrz, tutaj jak się to rozwali, tutaj jest normalnie baza pod tym.
Baza? Aha, też pisałeś mi coś ten, no. No, też byłem w szoku właśnie, ale patrz, widzisz, coś takiego. I ja sobie myślę, kurde, ktoś tu chatę normalnie sobie zrobił. Dalej jest tu pusta, że nie wiem, czy on tu mieszka, czy nie, ale ktoś sobie tu zrobił chatę. I totalnie nie mam pojęcia, kto to. Ej, tu jest powietrze? Mhm. Ja sobie oddycham właśnie. O, mega. Dobra, idziemy stąd. Okej, tu jest jakaś baza. To może ta osoba ci ukrada tą tratwę. No właśnie, właśnie, właśnie. Ej, no! O kurde, jeżeli tak... Te... Nie, dobra, ja się wkurzę. Ja nawet nie wiem, kto to jest. Nie widziałem tego ziomka. Nie wiem, kto to jest totalnie. I mi jeszcze... Tak, najpierw mi dom ukradł i wybudował jakiś basen. Potem mi ukradł tratwę. No nie wiem, no nie, no tak nie może być. Tak nie może być. Dobra, to czekaj, no to w takim razie, skoro ją ukradł, to gdzieś musiał nią wypłynąć. Dobra, szukamy tratwy w takim razie. Czekaj, płynę w tamtą, chodź tu w tą stronę, płyniemy tam nie gdzieś. Nie wiem, gdzie ty jesteś. No, czekaj, masz fajerwerki? Tak, mam jedną. Daj mi jedną, a masz więcej? Mam 50. No to chodź do młynu, dasz nie mi? Widzę, ty nie jesteś. No tu, koło młynu, no nie widzisz mnie. No widzę cię już, o kurde, myślę, że to takie proste, chodź na wiatrak. No jak na wiatrak? No na wiatrak. O, no dobra. No i co? I co mam no i rzuć mi te fajerwerki. Ale czemu? No bo potrzebuję, żeby musisz się poruszać szybko pod wodą. A to fajerwerki do tego są? No dasz radę, nie? Jak masz elitrę. Kurde, zabrałaś mi. Ja już tak nie mogę po prostu... No zabrałaś kurde, no weź się stary, no bo to weź się trzymaj, ja już tak stałam na... No ej! Dobra, mam pomysł. O, no. To nie, na odwrót, ja powinienem być na dole, iść ten na górę. Właśnie, masz. Oho. Ej! Patrz, Juspi! Patrz na to, stary! Co? Na lewo, patrz na lewo, na dół. You spin me right round, o! Baby, right round. A, przestał. One, przestały. You spin, kurde, no. Tak, poszedł, jak przeciąg. Poszło! Dobra, czekaj, fajerwerka. Mam fajerwerk, gdzie ty jesteś? O kurde, Kały. uważaj. Dobra, dawaj, lecimy. Pod czekaj, wodą można używać tego. Ja używam... No way. No. Dobra, no i gdzie lecimy? No nie wiem, ja zwiedzam podwodne te, ja, bo ja szukam... Ja nie wiem tego, jak to dobra, skończyły mi się fajerwerki ogólnie, nie? To już trudno i tak. Ja nie wiem. A, zostałam zaatakowana przez pełno zombie! Ej, kurczę, jak masz założoną elytrę i zaczniesz pływać pod wodą, to ciągle jakby na tej elytrze lecisz. Ciekawe no to jest. No to fajnie, ja na przykład nie lecę. Kurde, bej. Ciekawe, czy się zużywa elytra ciągle, jak tak lecę. Hej, mega dziwne. Dobra, gdzie ty jesteś? No wiesz co, ja próbuję właśnie ogarnąć elytry, wiesz? Ała. Aha, no dobrze. Dobra, o nie, ja muszę wypłynąć, muszę wypłynąć, bo mi się powietrze kończy. No i faktycznie tak to działa, ja jestem przy świnkach. Tak? A ty jak tam, co no robisz? No ja jestem, ja, a gdzie ty, czekaj, zobaczę cię, po prostu widać jakoś więcej. Gdzie ty jesteś? Przy no, świnkach? Tak. A tam, widzę cię, dobra, no to czekaj, lecę tam do ciebie, już płynę. Mhm. Ty latasz tymi fajerwerkami. Dobra, szukamy mojej... O! Let's go! Szukamy mojej tratwy. Dawaj, ja mi się skończył twoje fajerwerki, które mi dałaś. Tutaj jest moja tratwa. To jest twoja łódź podwodna, a nie tratwa. Moja tratwa pływa na zewnątrz, więc ona będzie gdzieś na górze, trzeba z góry patrzeć. Ale nigdzie nie ma, nie? No, też nie widzę. No dobra, czekaj, wyjdę na najwyższy punkt, z góry zobaczę. Dobra. Gdzie ty jesteś? No właśnie na najwyższym punkcie. To czekaj, to... A kurczę, znowu tu wpadłem. Dobra. Przestań tam wpadać. Ja wypływam sobie na górę. Wypływam, bo mi się skończyły fajerwerki, dałaś mi ich za mało. Okej. Okay. Tutaj wsadźcie gąbki. Ej, tu są jakieś gąbki, stary. Jakie gąbki? Ej, o co chodzi z tymi gąbkami? Wszędzie nagle się gąbki pojawiają. Nie wiem, tutaj wsadźcie gąbki. Okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, też nie. Nie! Co nie? Że tam patrz tam, osy, patrz tam, świnie, nie, zlepem. Patrz tam, patrz tam, pod wodą. Moja tratwa tonie. No daj mi way. Fajerwerkę, no, daj mi jedną fajerwerkę. Masz. Jedną starczyłoby mi. Dobra, lecimy tam. Dobra, i tu w dół. Nie, no to moja tratwa o jest. Nie, stary, jak ona tonie. Nie chcę cię martwić, ale... Ona tonie, taka piękna była. No tratwa nie, no to dlaczego nie ona tonie? Podwodna, co jest? Co? Tratwa to nie jest łódź podwodna jakby. No wiem, ale ja nie wiem dlaczego ona jest pod wodą w ogóle. A patrz jaka piękna, widzisz? No piękna, no fajna. Podoba ci się? Mhm, super jest. Jest, ja, super. Chciałbyś na takiej zamieszkać? Bo ja miałem zamiar na takiej zamieszkać, ja tutaj widzę, że tak średnio mi to wychodzi. Ej, bo no ona zaraz wypadnie poza wodę w ogóle. Co jest? Jak poza wodę? A tu jest poza wodę. No. I co niedobrze, teraz? Niedobrze. No nie wiem, trzeba ją jakoś wynurzyć. Jakiś pomysł? Nie wiem. Dawaj, chodź na dół. No. Chodź na dół i dawaj, pchamy do góry. Dawaj, raz. Dobra. Dwa, trzy.
O, Emilia, Emilia, nie, 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 nie pchaj, nie pchaj więcej, bo krecik puka w taborecik, zaraz wyjdzie. Stop it. Dobra. Nie no, nie wypchniemy tego. No nie no, moja łódź zatonęła, no co jest? Ona tak pięknie się prezentowała pod nad tą wodą. Była piękna, co ty robisz? Nie wiem, bawię się. Ała, o nie, nie uderzyłeś. Nie trafiłem. Co, gdzie ty? O ty, dobra. Nie no, zostaw mnie, Szczepson, proszę cię. No co jest, pod wodą to ciężko trafić kogoś. Mega ciężko trafić z wody. O nie, te zombiaki jeszcze idą, my powinniśmy się skupić na tym. Ała! O kurde, prawie zginąłem! Co ty masz za łuk? Nie wiem, mega dobry. No. Mega dobry, mega dobry, mega dobry łuk. Dobra, chodź. Ej, no przestań, Szczypson, dobra, poważna dobra, sytuacja teraz. Powaga sytuacji, tak, zatopiłaś mi moją łódź, jak się z tego wytłumaczysz? Ej, nie ja, to nie byłam ja, tylko to coś. No to, nie no, ty myślisz, że ten ktoś nowy mi za... Nie, dobra, kurde, no, bo mnie zaraz szlak trafi. Myślisz, że ty spalił nowa? Myślisz, że nie, no niemożliwe, że ktoś mi zatopił ten. No nie, no jak mi jest smutno teraz. Co, nową tratwę muszę wybudować? Ja chciałem być arką Noego dla tych owiec tam i świń. No, to miała być arka, która nas wyswobodzi tutaj, prawda, z tej, wodnej Noego. Tej. No, a arka że tak powiem... Arka Szczypsonego. Mhm. No i nie wiem, co teraz mamy zrobić. Tych, dobra, tutaj. Ja mam pomysł. Czekaj, ja bym gąbkę... Kurde, właśnie gąbka. Mamy dużo... Czekaj, ja idę po gąbkę. Kurde, najgorsze jest to, że tu się będziesz tak długo leci. Co? Będziesz to gąbkować? No, tak, mam taki zamiar. Okej, okay. Ale tu jest dużo gąbki, tu są 63 gąbki. No to, a nie, ale to nie wiem, czy są te gąbki. Nie no, ja będę wieki tam płynął. A ja już jestem. A, dobra, fajerwerka. Dobra, fajerwerka, fajerwerka, czekaj. Fajerwerki. Czekaj, bo ja tutaj, ja lecę do siebie na chatę, bo ja tam mam też gąbki. Okej, okay. A masz dużo gąbek? No przecież ten chłop mi wybudował jakąś bazę, biorę sobie od niego. W moim domu to jest, na moim terenie, więc ja... Ja mam 7 jakby, co na pewno ci się przydadzą. Ja potrzebuję, no tak, a 7 wykorzystanych czy 7 niewykorzystanych? No nie, no niewykorzystanych, ale wiesz, że możesz je odkorzystać. No wiem, że mogę je odkorzystać. Ale potrzebuję, no to, a ty masz niewykorzystanych, no to daj mi. Jak to, no ja mam 7. No to daj ja mi, starczy. Gdzie ty jesteś? No i już lecę do ciebie. A gdzie ale ty już jesteś? Jestem prawie, no ja jestem obok mojej łodzi podwodnej, jestem. No to czekaj, idę tam. Okay. Musisz dać mi też tak 3 fajerwerki jeszcze, żebym mógł tam dolecieć na szybko. Bo ja tutaj kurde w tej wodzie to się przemieszczam 3 dni, 3 noce. Ty, ziomeczek tutaj mały do ciebie. Dobra, rzuć, no. Spadł wam mały. Dobra. Masz? Mam 3 i gąbki. A, dobra. Aha, no to może tam. Dobra, na miejscu, na miejscu. Ej, co jest? Nie mogę użyć teraz. No wiem, bo to jakby... Ja nie wiem, jak to działa, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, ja tego nie rozumiem w ogóle tej edycji. Ja no co jest? Ej, przecież mogę użyć. Dobra, mam pomysł, tu będzie mi trzeba się trzeba chyba wylecieć i wtedy ten, wiesz? O, dobra, użyłem. Okej, fajnie, ja sobie płynę w takim razie. Spokojnie, nie mam problemu. Ja poczekam na ciebie. Obiecuję. Dobrze. Dobra, ja, już czekam. Dlaczego cię tu nie ma? Gdzie ty jesteś? Mm-hmm. O kurde, tam płyniesz. Dobra, no widzowie, patrzcie to. To jest to. On będzie za mocno. O, widzę cię. Uwaga. Widzę. Ej, zostałeś strój zęba! Moja stopa! Ała, stary, umieram. Nie przestań, weź mi pomóż, a nie rzucę mnie strzałami! Chodź, nie dam teraz tych. Dobra, chodź tutaj na dół, do tego mojego statku. Ja chcę go chociaż wysuszyć w środku, wiesz o co chodzi? Mhm. Tutaj, żebym mógł jakąkolwiek tutaj, że tak powiem, jeszcze bazę zrobić. Daj mi gąbkę. Raz. O kurde, masz ją? Nie. No, uj, no tu jest, tam na kurze, idź tam. Ona jest normalna? Tak, czekaj. Dobra. O, ej, to gąbkę porwało! O, dobra, masz, okej. Okay. Czekaj, bo mamy little problem. O nie, da się, dobra. Dobra, i jeszcze teraz kolejne. O, świetnie. Dobra. I tu. Okay. O, cudownie. I teraz tu, jak to rozwalimy, to nam się naleje. Więc tu masz trzeba... Daj. Ja nie zabrałem sobie żadnych drzwi, ale dobra. To wiem, co zrobię. Tak. Uwaga, robię... Można to zabrać sobie? To można. Robię tak i teraz pum. Coś takiego. Tu. Mhm. Jeszcze jedno tu. I okej, nic to nie dało, dobra, rozumiem. Fajnie. Dobra, rozumiem przekaz. Dobra, zamurowałem to. Jest fajnie, to są zużyte, nie? Mokre gąbki. Dobra, ale patrz, ale działa. Mogę jeszcze tu mieszkać. Łódź podwodną, fajnie. Mam łódź podwodną. Z funkcją łódź podwodna, to moja ulubiona tratwa. O kurde, tu, ojejku, woda. Czekaj, jak się tej wody pozbyć?
Nie wiem. Ja chcę się jej pozbyć. Wcale to już niemożliwe. Impossible. O, dobra, dobra. Nie! Już mi się udało. Teraz mogę zabrać tą wodę. Jest, dobra. Mam wysuszanie. Co ty? Co ty zrobiłaś? Ja to zepsułam. A ja chciałam tutaj popatrzeć, co się dzieje. Zamuruj to. Dobra, wylewam cię. Wpływaj. No, dzięki. Dobra, dobra jest. No i teraz tu zamuruj. Dobra, Gi, dobrze widzowie, ja będę się z wami żegnał w tym momencie tutaj z tej mojej podwodnej teraz łodzi. Ja muszę ją jakoś wyciągnąć stąd, bo ewidentnie moja łódź tonie w tym momencie, nie jest dobrze. Ale to tyle, widzimy się dnia następnego o godzinie 19:19. Zapraszam do Kamilki na kanał. Pozdro, trzymajcie się, elu!